Witam wszystkich tu na Splash. Dzisiaj przyszła do mnie kolejna paczka. Tym razem już jestem pewien, że ze sklepu Gearbest. Pani Sandy znów do mnie napisała. Szczerze wam powiem, że współpraca ze sklepem Gearbest.pl jest naprawdę interesująca, ponieważ to wygląda w ten sposób, że pani Sandy pisze do mnie: witamy, recenzja nam się podobała, czy chciałbyś, żebyśmy wysłali ci jakiś nóż Ganzo? Ja piszę: nie, dzięki. Ona wtedy pisze: czy może jakiś nóż firmy Ellan? A ja już nawet nie odpisywałem na tego maila, bo stwierdziłem, że no kurna, bez jaj, nie chce mi się recenzować już takich noży, bo wszystkie są takie same, więc to nie ma sensu kompletnie, nie będę was zamęczał recenzjami takich samych noży. I tak po pewnym czasie, jakimś tygodniu, dostałem kolejnego maila, czy może chciałbym zrecenzować latarkę. Tak, wiem, na kanale jest już dużo latarek, ale stwierdziłem, że może pokażę wam inną propozycję, która mogłaby zastąpić ostatnio prezentowane przeze mnie latarki EDC. Jeżeli już przeglądamy latarki EDC, to chciałbym wam pokazać większość latarek EDC, więc no, moim zdaniem to jest dobry pomysł. A jeżeli ktoś cierpi, że tych recenzji latarek jest za dużo, to spokojnie. One są bardzo, powiedziałbym, przejściowo, już niedługo się skończą. Więc spokojnie. Noże też będą. Planuję niedługo recenzję Shrade'a, więc spokojnie, bez napinki. Jak widzicie, tym razem jest to propozycja od firmy Olight. Przyszła do mnie prosto z Chin, tam gdzie ją produkują, oczywiście oryginalna, latarka Olighta. No i cóż, sprawdźmy co ona ma. 550 lumenów w maksymalnym trybie. Gdzieś tutaj jest to napisane. Tak, 550 lumenów. Później w kolejnym 125 i 1, więc takie dość ciekawe. IPX7 ma i jest to ciekawy model, ponieważ jest ładowany z takiej specjalnej stacji. Na szybko wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Ciekawe pudełko, takie troszkę inne niż w większości latarek. Ciekawa też jest smyczka, wygląda w ten sposób, z takim klipsikiem przesuwanym. Mamy tutaj jakąś papierologię. Aha, jest to taki katalog mini. Mini latarek Olighta. O właśnie. Tak wygląda. Więc to jest to. Mamy też instrukcję do latarki. Wiadomo. Aha, są tu też zapasowe uszczelki i kółeczko do kluczy. Dobra, zajmijmy się samą latarką. I tym, co tam jeszcze do niej dostajemy. Bo jeszcze coś do niej dostaję. Aha, właśnie, nigdy nie wspomniałem, że jest to model S20R. S20R. Baton oznacza ten przycisk. Nie wiem, czy latarka w ogóle się włączy, czy ona jest naładowana, ale na razie sprawdźmy, co tu jeszcze jest. Bo to jest dość ciekawa sprawa. Co mamy w zestawie, w takim ładnym, czarnym kartoniku. Mamy taką kolejną papierologię pokazującą nam, jak przykleić stację dokującą do czegoś tam. Tu mamy to coś, czym możemy przykleić, taką taśmę, powiedzmy, przylepną. Chociaż to jest to bardziej takie silikon, fajne w dotyku, jak wkładka do butów. A tu jest sama ładowarka. Ładowarka jest ciekawa, dlatego że mamy tutaj wejście do ładowania, możemy też coś pod nią podłączyć do ładowania. Cienki, zgrabny kabelek do ładowania, oczywiście podłączamy go tutaj. Tą mniejszą stroną, większą do jakiejś ładowarki zewnętrznej, komputera, laptopa czy tam czegokolwiek. I latarka na magnes przyczepia się do tej stacji i sama wpina się do ładowania, co jest fajne, dlatego że stoi nam tak fajnie gdzieś tam na biurku i jest to naprawdę całkiem przyjemne. Poza tym, zobaczcie, wisi do góry nogami, więc możemy sobie gdzieś przyczepić i ją odczepiać. I ona się trzyma naprawdę całkiem nieźle. Ona z tego nie spada. Bardzo fajne rozwiązanie, natomiast nie wiem, czy fajniejsze od tego proponowanego przez Phoenixa. Latarka jest, z tego co widzę, całkiem nieźle wykonana, ale o tym będzie więcej w recenzji, więc na razie nic więcej nie zdradzam. No i cóż, mamy akumulator. Akumulator 2600 mAh, czyli tyle, ile w Olighcie. Lumenów jest mniej, ale sama latarka też jest mniejsza. No cóż, sprawdźmy go na świecie, czy da się zapalić. Aha, da się. Nie do końca ogarniam, jak działają tryby, ale chyba trzeba. Przytrzymywać. Działa to dość wolno. To już jest 550 lumenów.
całkiem nieźle świeci. Aha, i teraz włącza się na takiej zasadzie. Ok, dobra. To tyle. To tyle. Oczywiście będzie recenzja i będzie jakieś tam porównanie. Więc na razie to tyle. Tak jak zawsze pamiętajcie, że wpadajcie na mojego Facebooka, lajkować, komentować. No i tak jak zawsze, trzymajcie się.